left. Siema, siema, z tej strony Kaz, witam wszystkich serdecznie. Słuchajcie, Forza Horizon 4. Generalnie początek tej serii miał być zupełnie inny, miało to się zacząć pięknie od samego startu, a więc powiedzmy od tych ekranów wprowadzających. Natomiast programy, którym nagrywałem dotychczas, z jakiegoś powodu powodowały, że Forza zaczęła crashować tuż po włączeniu tychże programów, tak więc bardzo duża część właściwie początkowego etapu gry nas ominęła. Na szczęście były to etapy wprowadzające, gdzie gra tłumaczyła nam dopiero co i jak. Ten etap jeszcze właściwie trwa, bo jeszcze nie wszystko za mną. Tak więc myślę, że jeszcze dużą część jakby tego wprowadzenia mamy przed sobą. No i mam nadzieję, że dzięki temu nie pominiemy żadnych ważnych kwestii. W międzyczasie właśnie musiałem udać się jeszcze do salonu samochodowego. Znaczy musiałem. Miałem taką możliwość, tak więc to zrobiłem. I jak część widzów wie, moim samochodem marzeń jest właśnie Audi RS6, więc myślę, że nie mogło paść na inny samochód w Forzie 4, zwłaszcza, że już teraz jest dostępna RS6 w Forzie 4. We wcześniejszych Forzach zdaje się jej nie było, przynajmniej nie w Horizon, a na pewno nie w trójce, bo właściwie tylko w trójkę grałem i tam jej nie było, no ale w czwórce na szczęście już jest. Tak więc właśnie moją RS6 w pięknym, błękitnym kolorze udaje się na start kolejnego wyścigu. Słabo poszło z hamowaniem. No i co? Tak, czyli to właśnie po raz kolejny mamy element wprowadzenia. No, że jesteśmy na ten moment sami, to weźmiemy sobie wyścig solo. Let's take a look at Horizon Blueprint. This is something I let our old festival boss play around with in Australia. But they're not here. So I need to see if we have any fresh blueprinting talent. Okej, w Forzie 3 nie zajmowałem się tym, więc tym razem też nie będę, zwłaszcza, że nagrywamy, a nie wiem, co tam może mnie czekać, więc weźmiemy sobie gotowy schemat. Także zobaczymy, jaki mamy samochód do dyspozycji. Tylko Audi, które dostaliśmy na starcie. Znaczy, ja sobie wybrałem tą Audicę. Także zobaczmy, jak nam uda się w takim razie z tym wyścigiem. Co do pierwszych wrażeń, słuchajcie, gra jest naprawdę mega. Te ekrany ładowania tak ładnie po prostu maskują to, że się gra ładuje, że to jest coś pięknego. Przynajmniej fajnie wypełniają tą przerwę właśnie od gry. No i jest to wszystko dynamiczne, mega dynamiczne. Ten ekran ładowania właśnie jest, właściwie jest nieodczuwalny. Dopóki w którymś momencie mi komp nie przymolił i nie trwało to dłuższą chwilę, to nawet nie miałem pojęcia, że to jest ekran ładowania. A tym razem przenosimy się... Tymczasem przenosimy się na start wyścigu na pokładzie Audi TTRS, zdaje się, albo RSTT, TTRS, tak, tak to by wyglądało. I okej, widzę, że mamy, w ogóle nie pasujemy chyba klasą, chyba, że to jest klasa jakaś B, a może, nie, chyba raczej B. I tamte wozy również są z tej klasy, tak bym obstawiał, nie zwróciłem kurczę na to uwagi. Ale jedziemy. Ojej, wyniosło. Dobra, jeżeli chodzi o poziom trudności, to za chwilę dla pewności wam to pokażę, ale gram na poziomie trudności niezwyciężonym i wyłączonych wszelkich asystach, z wyjątkiem właśnie tego toru jazdy w zakrętach oraz włączonym ABS-ie. Reszta wspomagania jest wyłączona, tak też grałem w Forza Horizon 3. I mniej więcej gdzieś tam zacząłem ogarniać. Oj, właśnie pokazałem, jak to zacząłem ogarniać. Ale tak generalnie Forza Horizon 3 grałem, więc gdzieś tam pewne przyzwyczajenia, może nadal brak skilla, ale przyzwyczajenia pozostają. No ale będziemy starać się, żeby gdzieś tam nawet na tym stopniu trudności, nawet bez tych asyst, jeździć jak najlepiej. Bo za to są dodatkowe punkty. Im mniej mamy włączonych asyst, tym po prostu tych punktów zbieramy więcej. Tak więc to jest nam jak najbardziej na rękę. Mamy już połowę trasy za sobą, a jesteśmy w połowie stawki. To nie wróży dobrze. Trzeba się spiąć i zacząć gonić czoło. Tak, tutaj zdecydowanie za szeroko, za szybko w tym zakręcie. No, tutaj redukcja to już powinna dawno być wykonana, no ale nic. Dobra, zobaczymy. Pewnie będę musiał powtarzać ten wyścig, bo chciałbym jednak od razu
wszystkie wyścigi zaliczać na pierwszym miejscu, zwłaszcza z botami. Tak więc najpewniej ten wyścig będziemy powtarzać, ale to może nawet lepiej, bo taki pierwszy odcinek wprowadzający, żeby też zobaczyć, czy wy chcecie oglądać Forza Horizon 4 w moim wykonaniu. Także myślę, że taki odcinek pilotażowy jak najbardziej się przyda, zwłaszcza, że nie jest to gra wiodąca na moim kanale. I wypadałoby sprawdzić, jak w ogóle wam się to będzie podobać. Więc pierwszy zrobimy sobie taki pilotażowy, trochę krótszy odcinek. Zobaczymy, jak będą wypadać wasze reakcje z Forzą. Kurde, miałem szansę tutaj trochę podgonić, ale niestety nic z tego nie wyszło. I tak, będziemy wyścig powtarzać. I też mega mi się podoba dojazd do mety. Że jak są dwa pojazdy mega, mega blisko siebie, to widzimy to jakby w takiej formie wizualnej, jak blisko było, jak ta różnica była malutka. Także to jest też kolejny element, który względem trójki został wprowadzony jako nowy i który mi się mega, mega podoba. To jest naprawdę coś kozackiego. Ale będziemy się jeszcze nie raz jarać, a na pewno ja jeszcze nie raz będę się jarał Forza Horizon 4 i tym, co uda się tutaj zobaczyć. Także czekamy tylko na wczytanie się ekranu ponownie i ten wyścig będziemy jechać raz jeszcze. Włączyłem powtórkę, nie to chciałem zrobić. Chciałem jeszcze raz zagrać wyścig. Okej, coś tu się dzieje. Czy się nam po prostu gra ładuje? A, okej. Wybaczcie, ale jest poranna godzina. Musiałem się napić. Tak, koniecznie na nagraniu musiałem to zrobić. Dobra, uruchom ponownie. Tak, wiem, stracimy postępy, ale tutaj za dużo i tak nie osiągnęliśmy, więc myślę, że na spokojnie możemy to zresetować. Rozpoczynamy zawody. Tutaj akurat w Audi, tutaj TRS, jest to fajne, że te biegi można trochę przeciągnąć i pomimo, że już teoretycznie jesteśmy w tym zakresie najwyższych obrotów, to jeszcze trochę ona może się wkręcić i dzięki temu fajnie się ten bieg zmienia, ona tak drapieżnie brzmi, mam wrażenie, że jeszcze trochę można z niej na ten sam koniec wycisnąć. W każdym razie fajne jest to tak audiowizualnie, że widzę, że już to się wkręca w czerwone pole, słyszę, jak ona ryczy i wtedy dopiero zmiana biegu. Okej. Na razie dużych różnic względem zeszłego wyścigu nie ma. Dobra, tu już jest dużo lepiej w tym zakręcie. Tutaj też, aczkolwiek trochę tyłek uciekł. Może mogę zredukować, bo tutaj widzę, że odchodzą ostro. Dobra. Tak, tutaj dużo lepiej niż wcześniej, ale nadal nie jest to na tyle czyste wejście w zakręt, żeby i gdzieś tam zacząć przeganiać, aczkolwiek już mamy zyskanie jednej pozycji. Oj, niepotrzebnie. Dobra, połowa trasy, więc może się uda. Okej, kolejny i jeszcze jeden. Dobra, jeszcze tylko dwóch, teraz tego nie spartolić. Dobra, delikatnie, spokojnie. Na wejście dodajemy gazu, pięknie to było zrobione. Dobra, powtarzamy. No, trochę tutaj uciekł tyłek, ale było dużo lepiej niż wcześniej. Tak więc też kwestia przyzwyczajenia do samochodu, do ustawień. I znowu ściana. O, wysunął się spoiler. Ma 65% trasy. O, mam wrażenie, że znowu trzeba będzie to powtarzać, ale... No nic, taki sobie postawiłem cel. I tak będzie musiało być zrobione. Dobra. Ostatnia prosta. Może uda się ich jeszcze dorwać. Kurczę, wydaje mi się, że się zbliżam. Trochę poskracamy tej linii. Dobra. Żeby nie to uderzenie, to może bym go łyknął jeszcze. Tak, gdyby nie to uderzenie. Aj, to by skończył na drugim najpewniej. No nic, no nic. Dobra, słuchajcie. Do 3 razy sztuka. Jak teraz nie pójdzie, to nie wiem. Jak teraz nie pójdzie, to nie wiem, naprawdę. Dobra,
jak to się mówi, do 3 razy sztuka i lecimy jeszcze raz. Teraz musi być wszystko idealnie. No, tu się Alfa rozpycha ostro. Okej, jest blisko. To było wręcz na styku zaliczenia tego checkpointu. Ale myślę, że tutaj często będziemy widzieć takie akcje. To wszystko będzie na styk. O, właśnie, tak jak tutaj. Dobra, tu się trochę porozpychamy kosztem techniki. Tutaj bokiem, ale poszło. Teoretycznie na botach powinno być prosto, mimo że jest to najtrudniejszy ten poziom, to nie powinno one stawiać aż takiego oporu, a tu kurczę, może nawet nie same boty stawiają opór, co jakby braku umiejętności opanowania tego braku asyst, więc myślę, że to tutaj jakby decyduje o tym. No ale też chcę, żeby Forza była wyzwaniem, żebym się nie znudził tym tak szybko, bo z włączonymi asystami to jest to, że w sumie auto jedzie po sznurku, to tam żadnych właściwie emocji w zasadzie nie ma, jeżeli są wszystkie asysty powłączane. I ABS, i kontrola trakcji, i co tam było, żeby koła się nie ślizgały przy starcie. Chociaż to jest właśnie chyba pod kontrolę trakcji, no mniejsza. No w każdym razie z włączonymi... Aj, no za szeroko. Włączonymi asystami mam wrażenie, że ta gra nie jest tak emocjonująca. Tak więc postanowiłem sobie trochę to urozmaicić. No i dobra, jesteśmy w dużo lepszej sytuacji niż wcześniej, bo już jesteśmy na drugiej pozycji. I to właściwie od połowy wyścigu, natomiast... widzę, że kurczę, pierwsze miejsce troszkę się oddala. Aczkolwiek... tak, no to już właściwie jest ostatni odcinek. Nie jestem przekonany, czy uda się go dogonić. Za chwilę się o tym przekonam. Oj, może być naprawdę bardzo ciężko. Nie. Ale blisko było, kurde. No nic. Słuchajcie, w takim razie, tak jak mówiłem, w tym miejscu zakończymy ten odcinek pilotażowy. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście w ogóle oglądać Forza Horizon 4 na moim kanale. No i co? Ja czekam na wasze reakcje i jeżeli się spodoba, jeżeli będą fajne wyświetlenia, będą fajne oceny, będą fajne komentarze, to myślę, że spokojnie możemy ciągnąć Forza Horizon 4 dalej, zwłaszcza, że jest to świeżynka, jest to świeżo bułeczka wyjęta z pieca. Ja sam też się tą grą jaram. Także, tak jak mówiłem, czekam na opinię, czekam na reakcję i mam nadzieję, że do usłyszenia w następnym odcinku. Siemanko.